Ja nazywam się Piotr Wojciechowski. Część nawet kojarzę z twarzy, bywała na moich sesjach wcześniejszych. Dzisiejszy wykład jest tak naprawdę kontynuacją tego, co zacząłem w Warszawie, czyli takiego pewnego mini cyklu na temat sieci multicastowych. Zacząłem od drobnego rozpoczęcia pod tytułem jak to w ogóle wszystko działa ze sobą, taka zajawka techniczna, ground cały, który po prostu każdy inżynier powinien wiedzieć. Dzisiaj chciałbym wam rzucić troszeczkę tematów do przemyślenia pod tytułem jak zabezpieczamy sieci multicastowe. Jeżeli o mnie chodzi, ja pracuję teraz w firmie Verifone, to jest taka międzynarodowa korporacja płatnicza, więc tych multicastów także troszeczkę sobie tam biega, bo instytucje finansowe je dość mocno lubią. Wcześniej pracowałem u jednego z polskich integratorów, więc rynek operatorski, który wtedy obsługiwałem, jest mi dobrze znany i wasze problemy też są mi dobrze znane. W międzyczasie gdzieś tam jakiś certyfikat mały mi wskoczył do koszyka. Staram się także pisać małego bloga, ale jednym z takich ciekawszych zadań, które robię obok mojej pracy, to jest współprowadzenie portalu cce.pl. Kilka faktów z ciekawostek, żeśmy podliczyli przed wrześniową konferencją, że mamy w chwili obecnej ponad 6 tysięcy użytkowników zarejestrowanych, z czego 48 użytkowników posiada certyfikat CCIE. 20 z nich naprawdę aktywnie uczestniczy w życiu tego forum, to znaczy, że ma około 20-40 postów miesięcznie co najmniej wrzuconych i to postów technicznych w działach technicznych, a nie w Hyde Parku, czyli takich luźnych rozmowach, które gdzieś tam mamy. Nasze statystyki, no to ponad 1000 postów rzeczywiście miesięcznie, 150 nowych wątków w różnego rodzaju działach, więc rozwijamy się dość mocno. A moja dzisiejsza prezentacja, ponieważ ona ewoluuje już od pewnego czasu, jest, slajdy są w języku angielskim, ja będę mówił po polsku, więc mam nadzieję, nie będzie to jakimś problemem. A o czym będę chciał powiedzieć? Nie podam wam scenariusza zabezpieczenia sieci multicastowej, ponieważ security jako takie jest pewnym procesem, który musi być dostosowany do waszego biznesu i waszych potrzeb. Natomiast chcę wam zwrócić uwagę na to, z której strony w sieciach multicastowych przychodzą zagrożenia, na co musimy wiedzieć, czym się te zagrożenia różnią od tego, co znamy z sieci unicastowych i pokazać wam obszary, o których musimy myśleć, zabezpieczając sieć multicastową. Na bazie tej prezentacji sobie potem ściągniecie PDF-y, które będą dostępne na stronie PLNOGA. Jesteście w stanie zbudować odpowiednie polityki chronienia ruchu multicastowego wewnątrz swojej własnej sieci, dostosowane do waszych potrzeb, waszych wymagań, kontentu, jaki po tym multicaście rozsyłacie i tak dalej. To są główne tematy, którymi będziemy się zajmować, czyli przede wszystkim ochrona brzegu sieci multicast oraz zarówno nadawcy, jak i odbiorcy, ponieważ obie te strony musimy chronić, jak i wszelkiego rodzaju newralgicznych punktów naszej sieci multicastowej. Następnie troszeczkę tylko powiemy o Dense Mode Fallback i o tunelowaniu i zabezpieczaniu multicastów w tunelach oraz Admission Control, czyli kontroli tego, jak te zasoby nasze routerów, łączy są wykorzystywane poprzez sieci multicastowe. No dobra. Mamy 45 minut, więc jakoś musimy się zmieścić. Pierwsze pytanie, dlaczego w ogóle chcemy kontrolować sieci multicastowe? No jest to jakiś ruch, który przepływa przez naszą sieć. To niezależnie od tego, czy przesyłamy w tym momencie jakieś transakcje finansowe, czy przesyłamy na przykład tickery giełdowe do naszych klientów, bo taką usługę świadczymy, czy są to kontenty multimedialne, radio, telewizja, telewizja HD, cokolwiek nie puszczamy w naszej sieci, musimy ochronić ten ruch. Musimy chronić zarówno stacje nadawcze, czyli te nasze jakiś dawców kontentu, który rozsyłamy po naszej sieci, jak i musimy także chronić odbiorców przed potencjalnymi nadawcami, którzy no, dostali się do naszej sieci i będą chcieli rozsyłać informacje, które niekoniecznie są przeznaczone dla tych odbiorców, bądź mogą potencjalnie tym odbiorcom szkodzić. Chcemy także chronić naszą sieć po to, żeby wprowadzać odpowiednie polityki. I mamy to na myśli zarówno polityki bezpieczeństwa, pod tytułem klient A ma dostęp do kontentu, klient B nie, ale mamy także na myśli polityki pod tytułem no, nie chcemy do tego klienta czy do tego segmentu sieci wysyłać na przykład więcej niż gigabit ruchu, no bo nasze pasmo w tym momencie jest wysycone. Gdzie chcemy nasze mechanizmy bezpieczeństwa wrzucać? No przede wszystkim będziemy je wrzucali na urządzeniach sieciowych. Będziemy tu zabezpieczali zarówno nadawcę, jak i odbiorcę najbliżej tego umiejscowienia tego elementu sieciowego w naszej całej strukturze, ale także w przypadku w szczególności admission control, czy wszelkiego rodzaju rzeczy związane z autentykacją, autoryzacją czy accountingiem, będziemy mieli centralne zasoby, które będą kontrolowały nam, w jaki sposób te informacje są rozsyłane czy billingowane, dlatego że możemy w ten sposób billingować na przykład klientów za ilość kontentu, który dostają poprzez sieć multicastową.
Czyli tak jak mówiłem, chronimy zarówno usługę, jak i content, który chcemy przesyłać w naszej sieci multicastowej, ale żeby nasza sieć była stabilna, no nie budujemy oddzielnej sieci tylko dla multicastów, z multicastów są tylko usługą w sieci, która świadczy także transmisję unicastową. Mieszamy dostęp do internetu na przykład z telewizją, którą puszczamy po tych samych kablach i po tych samych urządzeniach. W związku z tym chcemy chronić control plane naszych wszystkich i switchy i routerów, żeby przypadkowe problemy w sieci multicastowej nie wpłynęły na problemy z działaniem całości naszej sieci, którą gdzieś tam operujemy i usług, które sprzedajemy. No i tak jak mówiłem, data plane protection, czyli chcemy się wyzbyć problemu pod tytułem ach, wysyciło mi się łącze. Jak możemy to chronić? To jest oczywiście tylko kilka przykładów. No, typowy packet filtering. Tak naprawdę to, że mówimy o ruchu multicastowym, to i tak do ruchu multicastowego, a w szczególności umiejscowienia urządzeń, które mamy w naszej sieci, wiele reguł, które znamy z chronienia unicastów, także się będą odnosiły. Nadal będziemy stosowali także te same mechanizmy, może troszeczkę inaczej rozbudowane i bezpieczeństwo multicastów jest tak naprawdę jedynie elementem całej struktury bezpieczeństwa, którą będziemy wdrażali na urządzeniach brzegowych. Będziemy chronili także cały proces rejestracji. Ja mówiłem właśnie o procesie rejestracji na poprzedniej PLNOG-u, jak to wygląda, jakie tam problemy mogą wystąpić od strony sieciowej. Natomiast teraz my chcemy chronić cały ten proces tak, żeby nikt niepowołany nie dostał nam się do naszej sieci, nie zaczął w tym momencie tworzyć niepotrzebnych wpisów na naszych routerach. No nie chcemy na przykład sobie tablicę mRoute odpowiednio przeładować, żeby kolejni klienci nie byli w stanie się zasubskrybować do kanału, który akurat w danym momencie chcą odbierać. No i oczywiście chronimy także przez enkrypcję danych. To się staje coraz bardziej popularna metoda, ponieważ multicasty to nie tylko dystrybucja telewizji, ale także wszelkiego rodzaju dane wrażliwe, tak jak wspomniałem, pewne dane finansowe, które są rozsyłane w sieciach, wymagają odpowiedniej ochrony przed niepowołanym dostępem. Jeżeli nie zaszyfrujemy czegoś potencjalnie niedobrego, czyli na przykład rozsyłania informacji o rachunkach naszych klientów, ktoś może podejrzeć, możemy w ten sposób rozesłać dane, które są niepożądane dla oczu osób trzecich niż nasz konkretnie specyfikowany abonent, no to szyfrujemy. Ok, taki krótki przegląd tego, co nam grozi. Mamy ataki na tak naprawdę poufność danych. Większość aplikacji sama z siebie nie szyfruje wysyłanych danych i to jest też problem. Oczywiście możemy powiedzieć, jeżeli to są nasze aplikacje, naszym deweloperom, ok, ja nie szyfruję tego sieci, to jest twoja odpowiedzialność. Natomiast nie zawsze jest to odpowiednie rozwiązanie z punktu widzenia aplikacyjnego, gdyż pamiętajmy, że żeby zaszyfrować dane, obie strony muszą się dogadać co do metody szyfrowania, metody autentykacji jednej i drugiej strony. Czasami łatwiej jest to zrealizować na poziomie sieciowym niż na poziomie samej aplikacji. Mamy także ataki ze względu na spójność przesyłanych danych. Znamy zresztą z sieci multicastowej wszelkiego rodzaju ataki typu man in the middle, gdzie staramy się wrzucić informację potencjalnie groźną, czy sfałszować informację przesyłaną z punktu A do punktu B, bo jest to z punktu widzenia atakującego w jakiś tam sposób wygodne. Tego typu ataki także występują w sieci multicastowej. Mamy ataki ze względu na spójność całej naszej sieci multicastowej, patrząc pod względem jej infrastruktury i tego, kto nadaje i kto rozsyła. Jeżeli pozwolimy, żeby na przykład nasz abonent podłączył się do naszej sieci jako nadawca multicastów, możemy mieć bardzo duże problemy. On może przecież zacząć rozsyłać swoje dane na grupach multicastowe, które my używamy do zupełnie innych celów. No i nie chcielibyśmy, żeby na przykład nagle w bloku zaczęli nam się skarżyć użytkownicy, że nie są w stanie się dołączyć do wybranego kanału, bo w tym momencie ktoś inny się okaże, że rozsyła tam zupełnie inny content multimedialny. No i oczywiście ataki na dostępność konkretnej usługi. Jeżeli atakujący jest w stanie przeciążyć nasz router, spowodować, że router czy switch po prostu się zrestartują, wysyci się tablica wpisów i tak dalej, bardzo podobne ataki jak w Unicastie, usługa staje się niedostępna. Skoro staje się niedostępna, nasi klienci zaczynają narzekać. Jeżeli rozmawiamy o bezpieczeństwie multicastów, patrzymy na bezpieczeństwo tak naprawdę z kilku stron. Przede wszystkim od strony nadawcy. Musimy tutaj zapobiegać wszelkiego rodzaju oczywiście atakom na poziomie warstwy drugiej i tutaj to nasze bezpieczeństwo jest bardzo podobne do tego, co wdrażamy w sieciach unicastowych. Mamy layer to ACL key na switchach, jeżeli mamy oczywiście odpowiedni model switcha, który wspiera tego typu rzeczy. Mamy wszelkiego rodzaju mechanizmy kontroli przy przyznawaniu adresów typu DHCP, snooping i tak dalej. Mamy
także ataki związane z podszywaniem się pod nieuprawnionego nadawcę. Mamy ataki podszywające się pod udawanie, że jestem zobowiązany do rozsyłania konkretnego kontentu na konkretnej grupie multicastowej. I mamy ataki związane bezpośrednio z infrastrukturą naszej sieci, które także mogą pochodzić od zarówno legalnego, jak i nielegalnego nadawcy. Są to ataki związane z wysyceniem naszej sieci. No okej, wysyłaliśmy 10 mega ruchu, fajnie, nasz nadawca został zhakowany, ktoś przejął kontrolę i nagle się okazuje, że wysyła giga ruchu. Mamy problem, ten ruch jest, pamiętajmy, dalej replikowany w naszej sieci. Mamy także ataki specyficzne i one są fajnie opisane na wszelkiego rodzaju portalach związanych z bezpieczeństwem. Ataki na stany budowy drzewa multicastowego. Jak pamiętamy, w momencie, kiedy budujemy drzewo multicastowe, najpierw mamy share tree, możemy się przełączyć na source tree i routery zmieniają stany, w jakich trzymają informacje o połączeniach pomiędzy konkretnymi węzłami w naszej sieci multicastowej. Są opisane ataki powodujące zaburzenie tej równowagi. Router ma złe informacje, replikuje dane na złe porty, w związku z tym dochodzi na przykład do wysycenia naszej sieci, bądź tego, że odbiorca, który powinien dostać nasze dane, no nie jest w stanie się zarejestrować w ogóle do sieci multicastowej. Bardzo niebezpieczne ataki także w sieciach działających w trybie Sparse Mode albo Bidirectional, to są ataki, w których chcemy się podszyć pod rendezvous point. Jak wiemy, rendezvous point jest bardzo newralgicznym punktem w sieci multicastowej typu Sparse Mode albo Bidirectional, ponieważ on odpowiada za budowę tak naprawdę połączenia tego drzewa pomiędzy nadawcą a odbiorcami. Każde urządzenie musi się w rendezvous point zarejestrować, żeby możliwe było budowanie dalej drzewa pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Patrzenie temu, kto żąda otrzymywania konkretnego kontentu, kto nie chce, tutaj mamy implicit deny. My nie chcemy rozsyłać tego do wszystkich, my chcemy wysłać ten kontent tylko do uprawnionych osób. Jeżeli ten rendezvous point jest w jakikolwiek sposób zhakowany, tak naprawdę atakujący ma pełną kontrolę nad tym, jak nasza sieć multicastowa działa. No oczywiście mamy jeszcze ciekawą grupę ataków pod tytułem ataki na control plane i tu to nie jest tylko control plane samego multicastu. Pamiętajmy, że niektóre protokoły routingu, jak na przykład OSPF, używają multicastów do komunikacji między sobą. Jeżeli zaatakujemy control plane od strony multicastowej, jesteśmy także w stanie wpłynąć na routing unicastowy, zaburzyć działanie całości naszej sieci. Od strony odbiorcy oczywiście także mamy parę typów ataków, które mogą nastąpić. To już to co było wcześniej wspominane, czyli podszywamy się i staramy się ukraść kontent multicastowy, który nie jest dla nas przeznaczony. Przykładowy atak, nie kupiłem kanału A, ale chciałbym go oglądać, prawda? Ataki na warstwę drugą, czyli atakujemy switche i powodujemy w jakimś tam segmencie problemy z dostępem w ogóle do jakichkolwiek usług. Tutaj oczywiście typowe mechanizmy dla unicastów się sprawdzają. Ataki na protokół IGMP, czyli protokół, który służy rejestracji w tym pierwszym segmencie od naszego odbiorcy do pierwszego routera w sieci, którym my staramy się wywołać jakieś niepożądane akcje. Możemy starać się albo właśnie zarejestrować jako nieuprawniony odbiorca, albo możemy się postarać kogoś wyrejestrować. No nie chcemy, żeby sąsiad oglądał w tym momencie kablówkę, tego tak spamujemy nasz switch, żeby on co chwila go spróbował wyrejestrować z kanału, który on bardzo chce oglądać. No i oczywiście te ataki, które mówiłem, że są od strony nadawcy, one w większości także mogą wystąpić od strony odbiorcy. Kolejna grupa ataków z tych takich najbardziej ważnych to są, jak wspomniałem, ataki na rendezvous point i protokół BSR. O tym jeszcze parę słów będę potem mówił, jak będziemy mówili o ochronie samej sieci. No dobrze. Kolejna część nazywa się dumnie Securing Multicast Edge. Jest trochę połączona z tym, co będzie dalej mówione. Przyjrzyjmy się, jak chronimy brzeg naszej sieci. Będę się skupiał na brzegu pod tytułem routery, czyli to, co jest związane z routingiem multicastowym i budowaniem samego drzewa, dlatego że bezpieczeństwo na poziomie warstwy drugiej, czyli bezpieczeństwo switche, jest bardzo podobne tak naprawdę swojej technologii do tego, jak zabezpieczamy ruch unicastowy, czyli każdego użytkownika, który się będzie przyłączał. Dlatego z braku czasu pominiemy akurat to, zajmiemy się bardziej routerami. Kilka
rzeczy, które musimy wiedzieć, to jak oczywiście działają te nasze protokoły. No nie jesteśmy w stanie zabezpieczać czegoś, czego nie rozumiemy, jak działają, jakie adresy, czy jakie porty, jakie numery protokołów są wykorzystywane. Więc taka wiedza podstawowa była na poprzednich slajdach i dostępna jest w dokumentacji. Podstawowe informacje, jak to działa, czyli co musimy chronić. W przypadku protokołu PIM, który jest powszechnie wykorzystywany w sieciach multicastowych, chronimy przede wszystkim pakiety typu register i register stop, czyli proces rejestracji, jak i wyrejestrowywania się z drzewa multicastowego, jak i chronimy wszelkiego rodzaju informacje rozsyłane do budowy samego drzewa multicastowego, czy CRP advertisement, czyli candidate rendezvous point advertisement, proces elekcji, w którym biorą udział routery, które potencjalnie mogą stać się punktami rendezvous point w naszej sieci. Atak na pakiety kontrolne może nastąpić z każdego miejsca naszej sieci. Jeżeli nie, nawet z miejsca, którego potencjalnie nasze pakiety multicastowe nie powinny się w ogóle pojawić, bo nie mamy końcówek. Oczywiście. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to w ogóle wyłączyć multicast routing na tego typu urządzeniach. Nie ma tam sieci multicastowej, nie możemy routować multicastów. Jeżeli natomiast gdzieś tam komuś w ferworze rekonfiguracji niestety zapomniało się wyłączyć multicast routingu, no to zapewne zapomniało się mu także wyłączyć procesu PIM na konkretnych interfejsach, czyli router w tym momencie jest w stanie routować multicasty i procesować pakiety związane z protokołem PIM. Jeżeli jest to w stanie robić, jesteśmy w stanie z tego punktu sieci przeprowadzić dowolny atak na sieć multicastową. No to popatrzmy, co możemy zrobić, żeby te nasze PIMy nam tak nie przeszkadzały. Przede wszystkim filtracja. ACL-ki i kilka mechanizmów, które na routerach Cisco są dostępne, o których za chwilę powiem, które nam to ułatwią. Pamiętamy, mamy PIM Hello, które służy do tego, żeby w ogóle ustanowić jakokolwiek relację pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą urządzeniami multicastowymi. Jeżeli chcemy ograniczyć możliwość komunikacji dwóch urządzeń, zaczynamy PIM-a filtrować. Przy czym musimy pamiętać, że ta filtracja to nie jest spoofing proof. Nadal jesteśmy, jeżeli założymy samą filtrację, ktoś może się, znając strukturę naszej sieci, znając adresację, może się podszyć pod potencjalnego odbiorcę czy potencjalne inne urządzenie, które jest w stanie, na które pozwalamy, żeby ta komunikacja nastąpiła. Tak filtrujemy pakiety związane ze źródłem, które nie chcemy, żeby było. Zauważcie, że to nie jest ACL-ka jak tak wprost przypisywana do interfejsu. Jest specjalny typ neighbor filter, IPPM neighbor filter, do którego przypisujemy ACL-kę i w tym momencie filtrujemy jedynie dla danego neighbora wszelkie komunikaty związane z komunikacją protokołu PIM. Jesteśmy happy. Zapinamy coś takiego na brzegu. Oprócz tego oczywiście zapinamy inne ACL-ki, które tam gdzieś będą filtrowały inne typy ruchu w sposób standardowy dla unicastów. Natomiast definiujemy oddzielną ACL-kę, w której definiujemy, jakie urządzenia są w stanie skomunikować się z naszym konkretnym hostem. Dopinamy na interfejsach i w tym momencie jesteśmy w miarę zabezpieczeni. To znaczy, jeżeli ktoś nie zna adresów, które dopuściliśmy, automatycznie te dane będą dropowane. Co ważne, te dane będą dropowane, zanim zostaną przetworzone. Czyli nie obciążamy naszego control plane'a potencjalnymi danymi, które on musi przetworzyć i dopiero wtedy wymyślić, aha, nie, to źródło czy ten odbiorca mi się nie podoba. To jest dropowane, zanim w ogóle ten proces nastąpi, czyli procesor nie jest obciążony. Kolejna rzecz. Teraz proces samego rendezvous point mapping. Rendezvous point announce filter jest kolejnym takim mechanizmem, który zapinamy na rendezvous pointach. Definiujemy tak naprawdę, dla jakich grup multicastowych, które hosty mogą w ogóle stać się rendezvous pointem. Oczywiście rendezvous pointem możemy definiować statycznie, ale w przypadku sieci już nawet kilkunastoma routerami ten proces się w dużej mierze nie skaluje. Dlatego, że wszelkiego rodzaju zmiany wymagają rekonfiguracji kilku tam urządzeń. Ktoś komuś się palec omsknie, coś się zapomni i mamy problemy, których diagnostyka zajmuje trochę czasu. Mamy dwa protokoły rozsyłania oczywiście informacji o rendezvous pointach, o tym będę jeszcze dalej mówił. Tutaj jest auto RP akurat. Zakładamy filtr, to jest filtr globalny,
czyli nie przypisujemy go do konkretnego interfejsu, czyli każdym interfejsem, który działa w protokole PIM, czyli zdefiniowaliśmy IP PIM Sparse Mode albo Sparse Dense Mode na nim, ten protokół, ten filtr będzie działał. Definiujemy listę dozwolonych rendezvous pointów i definiujemy listę grup, dla których one mają działać. W tym przypadku akurat łapiemy sobie wszystko. Dopiero jeżeli ta lista jest spełniona, czyli mamy matcha, nasz router przystępuje do procesu elekcji rendezvous pointa dla zadanych danych wejściowych. Jeżeli dane wejściowe nie spełniają tych ACL-ek, dropujemy informacje i nie przetwarzamy w ogóle tego, co otrzymaliśmy. Brzeg sieci multicastowej. Bardzo, bardzo sympatyczne polecenie i bardzo sympatyczna struktura do określania ram administracyjnych, gdzie w ogóle ta nasza sieć multicastowa się kończy. Zazwyczaj mamy styki z operatorami, prawda? Mogą to być peeringi internetowe, ale bardzo często jest też sytuacja taka, że jedna firma kupiła drugą firmę, jest ten proces merge'owania tych sieci, no ale to tak nie możemy całego ruchu, prawda, wpuścić z jednej sieci do drugiej, bo to na pewno nie przysporzyłoby nam korzyści, a raczej więcej problemów. W przypadku ruchu multicastowego zauważcie, że może być taka sytuacja, że na przykład grupy multicastowe pokrywają się dla zupełnie różnych usług, które są świadczone w danej sieci. Dlatego multicast boundary wyznacza taką pewną granicę działania naszej sieci multicastowej, na której filtrujemy cały ruch, który ma przychodzić czy wychodzić przez dany konkretny interfejs. Nie są tworzone wpisy MROT, czyli nie są tworzone w tym wypadku żadne informacje związane z routingiem multicastowym przez ten konkretny zadany interfejs, na którym granicy żeśmy oznaczyli. I możemy doprowadzić spokojnie w tym momencie do sytuacji takiej, że wewnątrz naszej sieci w określonych segmentach używamy tej samej grupy multicastowej, ale budujemy dla niej zupełnie oddzielne drzewa. Te drzewa są totalnie rozłączne, a my mamy pełną kontrolę, gdzie jest ta granica, na którą my mówimy, że nie, dalej nie przejdziesz. Co filtrujemy? Filtrujemy zarówno data plane, jak i control plane, w tym właśnie IGMP, PIMy i AutoRP. Czyli nie pozwalamy w żaden sposób komunikować się na poziomie protokołów kontroli multicastów, jak i filtrujemy sam ruch multicastowy na danych grupach. Jak to konfigurujemy? Bardzo prosto. Znów mamy ACL-kę, której definiujemy grupy, których sobie nie życzymy gdzieś tutaj na brzegu i podpinamy ją pod konkretny interfejs. Ten interfejs jest naszą zaporą. Nic dalej nie przejdzie. Mówiłem, że mamy dwa protokoły do wyznaczania tak naprawdę, gdzie ten rendezvous point jest umieszczony w naszej sieci. Mamy AutoRP, drugim protokołem jest BSR. BSR-a także musimy chronić, ponieważ nie chcemy, żeby te informacje były rozsyłane. Zauważcie, że tak jak multicast boundary, jeszcze cofnę kawałek, on nie filtruje BSR-a. On działa tylko dla AutoRP. W tym momencie, jeżeli używamy BSR-a, to oprócz multicast boundary, który wyfiltruje nam IGMP, czy wyfiltruje nam w ogóle ruch multicastowy, musimy dodatkowo ustawić BSR border, który wyfiltruje nam wszelkiego rodzaju komunikację związaną z pakietami BSR. Te dwie rzeczy muszą iść jednocześnie. Jeżeli nie używamy BSR-a, to czy warto to w ogóle wstawić? Warto. A skąd wiadomo, że ktoś nie będzie chciał BSR-a wstrzyknąć do sieci? Kolejna rzecz. Passive interfejsy. Dobrze znane z protokołów routingu, występuje także dla protokołu PIM. Ustawiamy dany interfejs w taki sposób, że ok, nie interesuje nas, że tutaj może się pojawić jakikolwiek ruch związany z protokołem PIM. Wiemy, że nie powinien, potencjalnie jeżeli się powinien pojawić, no to my tego nie chcemy, wyfiltrowujemy. W ten sposób także wyfiltrujemy wszelkiego rodzaju informacje związane z AutoRP, jak i BSR-em, przy czym jest jeden haczyk. Protokół PIM wykorzystuje nie tylko transmisję multicastową do zbudowania swojego własnego drzewka, kontroli tego, co jest rozsyłane, ma to także pakiety unicastowe. Te pakiety nie są wykorzystywane, nie są wyfiltrowywane poprzez PIM Passive Mode. Co więcej, tego nie możemy skonfigurować w segmentach LAN-owych, których mamy więcej niż jeden router. Jeżeli mamy taką sytuację, że są dwa routery, które są potencjalnym gatewayem dla naszej czy segmentu LAN-owego, te routery między sobą dokonują za pomocą algorytmu elekcji wyboru forwardera.
one decydują między sobą, który router dalej będzie replikował informacje multicastowe do sieci, do naszego segmentu, jak ewentualnie, jeżeli także trafi w drugą stronę, będzie akceptował informacje z naszego segmentu i replikował je dalej. Nie mogą tego robić dwa routery, dlatego, czy więcej, bo możemy mieć oczywiście więcej tych routerów, dlatego że mielibyśmy wielokrotnie zduplikowane dane wewnątrz naszej sieci, które potem gdzieś na innych punktach musielibyśmy, sprawdzając warunki rozsyłania multicastów, musielibyśmy de facto dropować, co przede wszystkim wysyca nasze łącza, a wyobraźcie sobie, że taki kanał HD wrzucamy w miejsce, które replikujemy cztery razy, bo mamy cztery routery z danego segmentu, prawda? I potem musimy gdzieś w innych miejscach zdropować. Nie chcemy tego robić. Dlatego routery muszą między sobą dokonać algorytmu elekcji, który z routerów dla danego segmentu będzie forwarderem. Jeżeli włączymy passive mode na interfejsach w kierunku segmentu LAN-owskiego, w którym mamy wiele routerów, niestety zniszczymy całą komunikację multicastową. I bardzo ciekawy, jeden z nowszych mechanizmów, multicast group filtering, pojawił się dopiero stosunkowo niedawno w iOS-ach. Spojrzyjcie sobie, to są wydania, które dopiero zaczęły obsługiwać, czyli na platformach typu 6500 to jest wydanie SXE, 7600 SRE, 15.0, no to tam powiedzmy rok z hakiem już chyba mają. I iOS XR 2.6, czyli też rok z hakiem do 1.5 w porywach. Więc jak na standardy informatyczne, bardzo świeży protokół. Co robi group filtering? On przede wszystkim wyłącza wszelkiego rodzaju komunikację na grupach czy kanałach, które na interfejsach przypisanych do konkretnego routera. Nie pozwala na komunikację z IGMP czy w przypadku IPv6 dla protokołu MLD. W ogóle ciekawa sprawa, w przypadku multicast group filtering najpierw został ten mechanizm wdrożony dla IPv6, a potem został dopiero zaimportowany dla IPv4. Dla IPv6 jest w starszych wydaniach także dostępny w stosunku do tego, także na 12.4. Czyli nie pozwala na wszelkiego rodzaju komunikację IGMP czy MLD, nie pozwala na komunikację związaną z protokołem PIM. Nie tworzą się w związku z tym w naszych tablicach MRIP i MFIP, nie tworzą się wpisy związane z przetwarzaniem multicastów, czyli nie wysycamy potencjalnie naszych TICAM-ów, które są jednak bardzo drogie i cenne. I wszelkiego rodzaju dane, które są związane z przekazywaniem ruchu multicastowego, jak tylko dotrą do interfejsu, do naszego routera, są automatycznie dropowane. Co ważne, jest to mechanizm VRF Aware, bardzo przydatny w sieciach operatorskich. Po drugie, możemy stosować zarówno ACL-ki standardowe i rozszerzone. Standardowe stosujemy dla budowy drzewa SHA-3, rozszerzone dla drzewa SOS-3, czyli tam, gdzie znamy źródło, z którego wychodzi nasz multicast i docelowego odbiorcę. Jeżeli chcemy stosować AutoRP, no to musimy je zdefiniować, że także pozwalamy dla grupy AutoRP na ruch multicastowy. I to właśnie macie przykład takiej ACL-ki podpiętej globalnie właśnie do multicast group filtering. Pozwalamy na ruch protokołu AutoRP, czyli dwie grupy multicastowe, które protokół stosuje, plus jakoś tam zdefiniowana nasza prywatna grupa multicastowa, akurat, którą akurat permitujemy nasze sieci. Wszystko inne zostanie automatycznie zdropowane. Idziemy dalej. Coś, co znamy, czyli ACL-ki na brzegu. Bardzo podobne jak w przypadku ruchu unicastowego, po prostu definiujemy źródło, definiujemy adresy docelowe, na których może sobie wpadać ten ruch i podpinamy sobie taką ACL-kę do interfejsu. Zalety ACL-ek takie same jak w przypadku unicastów, czyli na większości platform jest to hardware, wykonuje działania na ACL-kach, czyli nie obciążamy procesora, jest to bardzo szybki i wydajne. Bardzo dobry mechanizm do filtrowania wszelkiego ruchu wchodzącego do naszej sieci. W dokumentacji vendorów, praktycznie każdy vendor ma bardzo fajne przykłady kontroli budowania ACL-ek dla multicastów w swojej dokumentacji, więc zalecam spojrzeć. I co ważne, w przypadku ACL-ek możemy także filtrować nie tylko ruch IP, możemy budować ACL-ki, które będą nam filtrowały ruch IGMP. Co więcej, możemy te filtry
budować z dokładnością czy do konkretnych wersji protokołu, czy do konkretnych wywołań danego protokołu, żeby wyfiltrować tylko konkretne wiadomości. Tu mamy przykład zastosowania IGMP filtering, czyli troszeczkę innej access listy podpinanej do interfejsu. To jest ACL-ka specjalna, która podpinamy po prostu i filtrujemy jedynie informacje związane z protokołem IGMP. Jest to zwykła ACL-ka typu extended, więc żaden rocket science. Kolejne, wracamy jeszcze troszeczkę do ochrony tego, jak wygląda rendezvous point. Mamy tutaj proces rejestracji. Znów możemy wyfiltrować, kto będzie w stanie się zarejestrować do naszego konkretnego rendezvous pointa. Tworzymy ACL-kę, przypinamy ją do samego już rendezvous pointa, nie w sieci tam, gdzie najpierw decydujemy, gdzie ten rendezvous point ma się znaleźć, czyli nie kontrolujemy proces elekcji, tylko kontrolujemy sam proces rejestracji źródła czy odbiorcy do rendezvous pointa, też za pomocą ACL-ek. Niestety, minus jeden, jest to control plane, czyli jest to przetwarzane przez procesor. Można zaatakować taki router filtrujący, nasz bezpośrednio rendezvous point, dużą ilością, czy to register, czy to register stop messages i w tym momencie niestety jesteśmy w stanie przeciążyć urządzenie. Więc to jest tylko jeden z mechanizmów, który oczywiście powinien być wdrożony. Musimy kontrolować oczywiście IGMP. Tutaj troszeczkę mówimy już teraz o odbiorcy. Pamiętajcie, że IGMP jest domyślnie aktywne, jeżeli multicasty włączymy. Czyli w momencie, kiedy włączamy routing multicastowy, włączamy sobie PIMA, automatycznie zaczynamy przetwarzać na wszystkich interfejsach, które biorą udział w procesie budowania drzewa multicastowego, włączamy przetwarzanie protokołu IGMP. IGMP jest niezbędne, jest kilka protokołów, które od niego bardzo mocno zależą, ale część tych protokołów powinniśmy mieć w ramach bezpieczeństwa wyłączone. Na przykład mTrace, czyli taki traceroot multicastowy, dość niebezpieczny. MR-info to jest narzędzie pochodzące z Unixów, za pomocą którego mogliśmy dostać informacje o danej grupie multicastowej z poziomu odbiorcy czy z poziomu nadawcy. Unicastowe pakiety IGMP powinny zawsze być filtrowane. Czegoś takiego nie powinno być w naszej sieci. One są wykorzystywane tak naprawdę tylko w bardzo specjalnych sytuacjach, kiedy korzystamy na przykład z łączy jednokierunkowych. I tu mamy przykład właśnie takiej filtracji. Ponieważ czas leci, zostawię to do przejrzenia sobie dokładniej i zanalizowania te ACL-ki już na spokojnie w PDF-ach. To nam tak naprawdę zamyka tą część związaną z ochroną brzegu. Jak widzicie, tych mechanizmów jest dość sporo i te mechanizmy, część jest dobra, część jest także dobra, ale może spowodować troszeczkę komplikacji właśnie dlatego, że są przetwarzane w control plane, a nie na poziomie hardware'u. No i niestety trzeba te mechanizmy dostosować do swoich potrzeb. Czy je wdrażać? Zdecydowanie tak. OK, DenseMode fallback. Pytanie do publiczności. Czy wszystkie routery obsługują DenseMode? Są takie, w ogóle wiemy, co to jest DenseMode? Czy ktoś jeszcze nie śpi? Mamy dwa tryby rozsyłania multicastów. DenseMode, czyli floodujemy, rozsyłamy informacje potencjalnie do wszystkich. Jak ktoś nie chce, to się musi wyrejestrować, odświeżać tę informację. Sparse Mode, jeżeli ktoś chce otrzymać informację, to musi się zarejestrować w tym momencie i powiedzieć tak, ja chcę otrzymywać konkretną informację. Czyli DenseMode to jest flooding informacji, Sparse Mode to jest subskrypcja do konkretnej informacji. W przypadku, wracając do mojego oryginalnego pytania, wszystkie routery DenseMode obsługują? Oj, cisza, wszyscy śpią. Nie, nie wszystkie. DenseMode wychodzi z użycia. Nowoczesne routery działające na przykład w przypadku Cisco pod kontrolą iOS XR nie obsługują w ogóle DenseMode'a. Ten problem ich już nie dotyczy. Jeżeli mamy grupy DenseMode'owe w naszej sieci i chcemy przejść na nowszą architekturę sprzętową, musimy przejść na Sparse Mode. Co się dzieje w trybie Sparse Mode w momencie, kiedy tracimy informację o rendezvous pointie? Domyślnie wszystkie grupy przełączają nam się na DenseMode. Co to oznacza? Nagle mamy zasypaną całą naszą sieć informacjami. Mamy taki pik danych pod tytułem aha, straciłem rendezvous pointa, no to domyślnie wysyłam to do wszystkich odbiorców, bo oni na pewno nadal chcą oglądać ten kanał. No, było dwóch subskrybentów tego kanału, dotrzymali go wszyscy.
niekoniecznie dobra sytuacja, bardzo szybko przeciąża naszą sieć, a wiemy przecież, ile na przykład telewizja HD pojedynczy kanał pasma zajmuje. Jest to niebezpieczna sytuacja, której powinniśmy unikać, dlatego pierwsze, co powinniśmy zrobić na routerach Cisco, to wyłączyć Desmond Fallback, chyba że są koniecznie nam do czegoś potrzebne. Oczywiście są sytuacje i scenariusze, w których lepiej wyrzucić za dużo danych w sieć, niż narazić się na jakieś tam straty finansowe związane z tym, że pewne informacje nie dotarły do odbiorców. Ale to są przypadki jednostkowe, powinniśmy dostosować to do wymagań, które mamy w naszej konkretnej sieci. Desmond nie jest tak, że Desmond Fallback nie jest tak, że aktywny na interfejsach, które są ustawione jedynie w PIM Sparse Mode, czyli nie są jako tryb PIM Sparse Dense Mode ustawione. To też jest ważna rzecz. Jak temu zapobiegamy? A no po prostu tak. To jest pojedyncze polecenie, które mówi nam, aha, jeżeli stracimy rendezvous pointa, nie przestawiamy się w tryb dense. Tracimy możliwość przesyłania multicastów w naszej sieci, ale jej nie zapychamy i nie powodujemy przebudowania całej struktury naszej sieci multicastowej. Pamiętajmy, że w przypadku, kiedy mamy problem, na przykład to nie musi być, że router nam się wyłożył. To może być kwestia tego, że na przykład w tym momencie ktoś wstrzyknął niepowołane dane i przełącza się algorytm elekcji na zupełnie inny rendezvous point. Nie chcemy. Takie potencjalne piki mogą się zdarzać co kilkanaście sekund i skutecznie zniszczyć cały ruch w naszej sieci. To jest domyślnie włączone, więc musimy to wyłączyć poprzez komendę no. Admission control. Na slajdach jest kilka scenariuszy związanych z rynkiem operatorskim, wyjętych z dokumentacji akurat, jeżeli chodzi o rysunki. Natomiast bardzo dobrze obrazują one to, co byśmy chcieli jako operatorzy robić w naszej sieci, żeby kontrolować sposób rozsyłania multicastów i wysycenie naszych urządzeń, jakie łączy. Bo chcemy chronić zarówno control plane w ten sposób, alokację naszych zasobów, tym mocy obliczeniowej, jak i także dostępnego pasma, jak i być może chcielibyśmy na poziomie admission control billingować użytkowników za dostępy do konkretnych kontentów w grupach multimedialnych. To też jest możliwe. To, co chcemy robić, to jest na przykład limit wpisów w tablicy MROT, które mogą nam się pojawić na danym urządzeniu. No wiadomo, że jeżeli jest atak, który spowoduje tworzenie się bardzo dużej ilości wpisów, to w pewnym momencie nowe nie zostaną wpisywane, bo po prostu nam się tikamy na urządzeniu skończą. No i mamy problem. Jesteśmy w stanie ograniczyć to odpowiednio komendą. Ona ma tutaj poziom, w którym dropujemy i poziom, w którym wyzwala się warning, który informuje nas, że mamy osiągnięty już prawie limit. Kolejna rzecz związana z admission control to jest alokacja konkretnego pasma w kierunku klienta, czy w kierunku odbiorcy. Przykład sieci multicastowej, kiedy dzielimy ilość tam kanałów na konkretne zapotrzebowanie w segmentach sieci. Jeżeli wiemy, ile mamy kanałów i ilu mamy odbiorców w jakichś tam segmentach, na poziomie admission control jesteśmy w stanie na poziomie samego już routera podzielić to pasmo, żeby nie było ono wysycone, oversubskrybowane, czyli kanały na przykład premium czy gold mogą mieć preferencje pomiędzy kanałami z typu standard i odwrotnie. Ale możemy także kontrolować to, co do nas wraca. Kolejna rzecz, tak jak kontrolowaliśmy, ile rzeczy mamy w tablicy MROT, możemy kontrolować, ile tak naprawdę klientów per router możemy mieć, czyli kontrolujemy ilość wpisów w tablicy IGMP. Podpinamy do tego ACL-kę, czyli możemy dla pewnych klientów to kontrolować, dla pewnych klientów zezwalamy na dowolną ilość, bądź tworzyć grupy. I tu jest przykład właśnie takiego rozwiązania, w którym zestawiamy, że okej, poszczególny DSLAM może być zasubskrybowany maksymalnie do 125 grup, czyli 125 wpisów w tablicy IGMP nam się pojawi. Zostały mi 3 minuty, więc gnam już jak wariat. Ostatnia rzecz, co chciałem powiedzieć, zabezpieczanie multicastów i tunelowanie multicastów. Oczywiście możemy sobie stworzyć sieć tuneli, na tunelach włączyć protokół PIM i wysyłać dane po tunelach typu point to point, natomiast to nie jest całą ideą zabezpieczania multicastów jako takich. To, co my chcemy, to tak naprawdę w przypadku, kiedy chronimy nasze dane, chcemy wdrożyć IPsec-a, który będzie nam szyfrował dane, które rozsyłamy do klientów. No ale w przypadku sieci unicastowych mamy nadawcę i odbiorcę dokładnie zdefiniowanego, mogą się wymienić kluczami, hasłami, czy cokolwiek tam,
jako metodę autentykacji sobie wdrożymy. Natomiast w przypadku sieci multicastowych mamy jednego bądź kilku nadawców i niezliczoną grupę odbiorców, których nie znamy. Jest to trochę problematyczne wdrożenie tego typu mechanizmu. Oczywiście, możemy mieć mechanizm, w którym manualnie dystrybuujemy klucze. Na przykład dla danej grupy ustalamy jeden klucz i wszyscy się nim posługują. Okej, może nawet jest to metoda skalowalna, wszystkim podamy klucz, ale nie jest to metoda bezpieczna. Jest sobie standardzik RFC 3547, który definiuje mechanizm zwany Group Domain of Interpretation. Jest to mechanizm, który ma nam za zadanie autentykować i szyfrować ruch tak naprawdę pomiędzy nadawcami i odbiorcami, korzystając z zewnętrznego centrum autoryzacyjnego, czyli grup kontrolera. Jak to wszystko działa? Mamy pewien serwer kluczy, który instalujemy w naszej sieci. Routery muszą wiedzieć o tym serwerze kluczy oczywiście. Ten serwer kluczy dla konkretnych grup multicastowych po prostu puszuje konfigurację. To nie jest IKE. W IKE mamy pewien algorytm, z którym się dogadują routery brzegowe między sobą co do parametrów enkrypcji, transmisji, autentykacji i tak dalej. Natomiast tutaj ten centralny serwer po prostu mówi, aha, dla tej grupy macie używać takich standardów, koniec, kropka. I końcowe routery, jak przesyłają między sobą ruch multicastowy, on na podstawie danych, które zostały dostarczone przez ten centralnego zarządcę, wykonuje po prostu odpowiednie szyfrowania. Ten centralny zarządca może oczywiście w międzyczasie powiedzieć, aha, od tego momentu to my jednak nie chcemy, żebyście korzystali z tego klucza, bo on już działał dobę, więc wykorzystujemy inny klucz. Więc zmiany mogą być rozdystrybuowane pomiędzy członkami danej grupy też w sposób autorytatywny. Co więcej, bardzo specyficzny przykład, czyli DMVPN-y. Dość często spotykane w sieciach korporacyjnych, czyli VPN-y typu Hub and Spoke, którym też mamy możliwość wdrożenia tego konkretnego serwera i dystrybucji tych multicastów pomiędzy hubem a jakąś tam ilością spoke'ów. Co musimy wiedzieć? Tak jak mówiłem, to nie jest IKE. Jest to protokół, który używa własny port UDP 848, więc firewall'e muszą go przepuszczać i nie jest to protokół, który utrzymuje jakiekolwiek sesje pomiędzy tym serwerem a routerami będącymi w danej grupie. I nie jest to protokół, w którym jakakolwiek negocjacja następuje. W związku z tym jest to także element sieci, który musimy bardzo mocno ochronić. Potencjalny atakujący, schakując nasz serwer autentykacyjny, może dowolnie zmieniać polityki, w jakich zabezpieczamy nasze multicasty. I na koniec możemy także sam control traffic dla PIM-a szyfrować. Są odpowiednie do tego algorytmy. Ta enkrypcja wtedy jest robiona hop by hop, czyli tylko pomiędzy sąsiadującymi routerami. Możemy stosować prawie dowolne połączenie funkcji haszujących, szyfrujących. Są niestety pewne ograniczenia per platforma i per vendor, jeżeli mamy bardzo różnorodną sieć, no to niestety będziemy musieli sobie troszeczkę żonglować tymi ustawieniami. I co ważne, rekomendacja, jeżeli chcemy wprowadzić security na poziomie control plane'a, tryb transportu z manualnie ustawionymi kluczami. Dlatego, że inaczej mamy za dużo potencjalnych punktów, w których coś nam może nie wyjść, jeżeli chodzi o autentykację, wymianę informacji, wymianę kluczy. Ustawmy te klucze manualnie, to jest tylko na zasadzie konkretnego sąsiedztwa. Jesteśmy w stanie to w miarę bezpiecznie kontrolować.